Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym filmiku i dzisiaj skupię się na makijażu studniówkowym. Sezon studniówek już się rozpoczął, ja swoją pamiętam doskonale, no była cudowna i no, miałam bardzo ciekawy makijaż w odcieniach turkusu z przyklejonymi brylancikami wzdłuż linii rzęs, w ogóle wyglądało to prześmiesznie i już każdy wiedział wtedy, że ja się interesuję makijażem. No ale coś bardziej klasycznego, coś co myślę będzie pasowało do większości ciuchów, które będziecie miały na sobie, sukienek. I coś, co możecie z łatwością zmodyfikować, po prostu macie tutaj taki bazowy makijaż i kolorystycznie możecie zmienić tylko te pigmenty nałożone na górną powiekę, ale sam ten kształt, zamysł makijażu jest bardzo ładny, wieczorowy, pięknie wydłuża, podkreśla oczy i na pewno będzie się trzymał długi czas. I specjalnie zrobiłam go tak właśnie kosmetykami bardziej dostępnymi dla Was, taki w drogeriach internetowych, polskich, bądź po prostu z sklepu czy z Inglota. Coś, co będzie łatwiej dostępne dla Was, żebyście mogły z łatwością odtworzyć, a nie takie kosmetyki, które musicie zamawiać z zagranicy, które głównie się u mnie przejawiają. Także mam nadzieję, że skorzystacie z tego tutorialu i jeżeli jesteście ciekawe, jak go wykonałam, to zapraszam do oglądania. No więc zaczynamy. Użyję podkładu Inglot HD Perfect Cover Up Makeup i mam kolor 71, ale zupełnie do mnie nie pasuje. W sensie, jeżeli chodzi o stopień jasności, jest ok, ale oczywiście odcień koloru, jak większość podkładów drogeryjnych, zupełnie no, nie jest oliwkowy, wygląda na mnie po prostu różowo, jak Wam zresztą pokażę. Zaraz Wam pokażę, bo jestem naprawdę no zielona w skórze i zaraz zobaczycie, troszkę to się utleni i zrobi się zaraz taki różowawy odcień. Czy w kamerze zupełnie jakoś to inaczej wygląda? No ale w takim razie musicie mi uwierzyć na słowo, że jest po prostu różowawy i się odcina, naprawdę się odcina. Nie wiem, może teraz? No kurczę, w kamerze zupełnie wygląda jak idealny podkład. No nic. Tak czy siak, ja muszę to dobrać, bo na twarzy to będzie widać. Więc zarzucę sobie pompkę tego podkładu i dorzucę sobie odcieni. Zmieszam sobie taki oliwkowy zielony z mojej paletki MAC Pro i żółty, tak jak Wam pokazywałam w tym filmiku, biały i niebieski troszeczkę. Z boku to sobie wymieszam, żeby wyszedł mi taki jasny, no jeszcze troszkę białego i żółtego. To już jest kwestia dobierania na bieżąco tego odcienia, żeby mi wyszedł taki jasny, zielony. Myślałam, że lepiej będzie zrobić zdjęcie z flashem, to będzie najlepiej oddawało ten odcień. Zrobiłam właśnie w telefonie, zaraz Wam to tutaj wrzucę, to zobaczycie, jak, no jak różni się ten odcień od koloru mojej skóry. Dlatego mam tutaj z boku pompkę tego podkładu i zmieszam sobie właśnie taki zielony. I teraz po prostu zbiorę sobie ten zielony i wymieszam z moim podkładem. Teraz może zrobię swatche na dłoni i pokażę Wam zdjęcie również z fleszem, jak się zmienił ten odcień. Zrobiłam, tak jak mówiłam, zdjęcie porównawcze na dłoni, teraz Wam również wrzucę i jak widzicie, no z takiego beżowo, nie wiem jak to nazwać, takiego beżowawo-różowego, chłodniejszego beżu, zmieniłam sobie mój podkład w oliwkowy, jaki mi pasuje. Więc teraz po prostu nałożę sobie go na twarz. Mam pędzelek 102 i stempluję. Muszę powiedzieć, że podkład bardzo ładnie kryje i podejrzewam, że firma Inglot stworzyła go z, no, z zamysłem stworzenia czegoś podobnego do słynnego Make Up Forever HD. Ja mam obydwa i mogę powiedzieć, że no, może się w jakimś stopniu porównywać. Ma bardzo dobre krycie, przy tym jest no, lekki, ma taką lżejszą, luźniejszą konsystencję, ale myślę, że Make Up Forever jest troszkę luźniejszy, troszkę bardziej płynny. I również zasychają po jakimś czasie troszkę na skórze, co znaczy, że są trwałe, więc
na taką imprezę jak na przykład studniówka, to ten podkład będzie świetny, no bo jesteśmy też pewne, że nie ma filtrów, czyli nie będzie na zdjęciach tworzył efekt białej twarzy, jak i również będzie długotrwały i pokryje nam ładnie twarz, czyli do makijażu wieczorowego jak najbardziej, także no polecam ten podkład, polecam. Więc wszystko sobie ładnie wklepałam i teraz sięgnę znowu po moją paletkę. Zmieszam sobie te dwa brzoskwiniowe odcienie, żeby sobie moje tutaj zasinienia zakryć. Sięgnę po kolejny produkt firmy Inglot i to jest taki korektor oświetlający, niby jest pod oczy, taki pędzelko, ale pod oczy moim zdaniem no, sam w sobie niezbyt się nadaje, bo ma za słabe krycie, jest po prostu bardzo, bardzo delikatny. Więc można go stosować, jak ja go zastosuję do rozświetlenia, rozjaśnienia troszkę środka twarzy sobie. I wklepię gąbeczką Beauty Blender. Teraz nałożę na twarz puder. Puder, który totalnie skradł moje serce i uważam, że jest lepszy niż Bad Nye. To jest puder MAC Pro. Jest również tańszy niż Bad Nye. Mimo jak sensowniejsze opakowanie. Jest tak drobniutko przemielony. No jest cudowny. I bardziej matuje, jest bardziej trwały. Świetny pod oczy. Uwielbiam go i wklepię go sobie teraz na twarz. Ja mam odcień 400 plus N2, jest jeszcze 400 plus N1, jest troszkę jaśniejszy. Mają sobie delikatny kolor, ale jest bardzo delikatny. Mam tutaj wosk do brwi, Cinewax w firmie Kryolan. Wydziubię sobie tutaj trochę. Rozgrzeję w palcach i nałożę na brwi. Głównie na zewnętrzną część. Wyczeszę brwi z woskiem do góry. Dzięki temu ładnie mi się tutaj ułożą. Podniosą. Tak, i tutaj mam pędzel 317. Sięgam po paletkę cieni do brwi firmy Senna Cosmetics. Bardzo lubię używać tych trzech tutaj u góry, bo pasują najbardziej do moich włosów. Więc ten najjaśniejszy używam tutaj na początku brwi. U mnie to podkreślanie brwi no, często się zmienia. Bardzo lubię kredkę Soap & Glory, ale no, ostatnio wróciłam do mojego wosku. Tak mogę podpowiedzieć, że świetnie jest również podkreślać brwi tym tutaj cieniem. Chyba to jest 314, ale wypiszę Wam na dole. Jak widzicie, no jest dość podobny do tych tutaj odcień, jest troszkę nawet chłodniejszy. I jest również bardzo ładny do brwi. Troszkę na mokro będzie dużo ciemniejszy i ładnie podkreśli nawet ciemniejsze brwi. I na sucho lub taki na wosk właśnie podkreśli jaśniejsze brwi. Także to jest taka alternatywa, bardziej przystępna i dostępna. I teraz mieszam sobie coraz ciemniejsze kolory im dalej. I wyrównam linię brwi moją ulubioną ostatnio kredką cielistą. W ogóle pędźcie do Douglasa i kupcie sobie tą kredkę, jakieś 24 zł. Ostatnio mam źle, powiedziałam, że 36, ale chyba 24 zł kosztuje w numerze
WP01 Light. Najlepsza chyba do tej pory. Po zmienionej formule ta z Elon Musk już do mnie nie trafia. To jest bardzo dobre. Zaznaczam sobie pod brwią. No i teraz makijaż oka. Zacznę sobie od nałożenia brązowego, takiego no, ciemniejszego odcienia brązu. I to jest brąz z paletki Zoeva Naturally Yours i on się nazywa Soft and Sexy. Bardzo mocno napigmentowany, więc nie potrzebujemy żadnej bazy. Płaski pędzelek i wklepuję. Jak widzicie, wklepuję ten cień troszeczkę powyżej mojego załamania, bo to mi potem ułatwi jego roztarcie. I teraz przejdę do cienia, o którym Wam już wspominałam, z Inglota, tego właśnie tutaj średniego, czy takiego jaśniejszego, chłodniejszego brązu. Mój pędzelek ulubiony do rozcierania 228 i samym czubeczkiem będę rozcierać granice tego ciemnego cienia. Kieruję się tak cieniowaniem, żeby no tutaj więcej troszkę tego cienia znalazło się w zewnętrznej części. I tak zatrzymuję cieniowanie pod końcem łuku brwiowego, że tutaj troszkę tego jasnego mojego zostało, a resztę niech będzie pocieniowana. Na tym etapie zostawię górną powiekę, wrócę do niej za chwilkę i teraz dolną powiekę na całej długości, jak i linię wodną pomaluję czarną kredką, mocną, intensywną, wodoodporną. I tą czarną kredką wyjadę na zewnątrz coś na kształt takiej wyciągniętej kreski, tylko prowadzonej od dolnej powieki. Tak, i tutaj przychodzi z pomocą. Tu jesteś. Pędzelek do smużenia, czyli 226. I on mi ładnie te krawędzie rozetrze. Ważne, żeby nie za daleko ciągnąć tą czarną kredkę, tylko żeby ona była tylko na linii wodnej i na linii rzęs. Inaczej uzyskamy taki efekt zbyt ciężkiego oka, więc niech to będzie tylko taka kreska. Do wewnętrznego kącika pomaga tutaj mi dojść mały patyczek kosmetyczny, który mi bardzo ładnie rozciera tą czarną kredkę. A na reszcie dolnej powieki tutaj muszę rozetrzeć takim bardziej precyzyjnym, twardszym, krótszym pędzelkiem i to jest 2-3-1. Tutaj pod tą kreską, że tutaj była mięciutka. No jak mam coś takiego, taki szkic już główny tego makijażu, to teraz czas na troszkę błysku. Najpierw na środek powieki nałożę Awesome Metal firmy Makeup Revolution. Mam tutaj odcień Magnificent Copper. Inne odcienie również będą grały spokojnie. Ja wybrałam po prostu taki, bo jest najbardziej zbliżony do mojego pigmentu, ale podejrzewam, że ten Rose Gold i platynowy też będą w ten sposób dadzą ten sam efekt. Więc nakładam go cieniutką warstwą na środek powieki. Dzięki temu osiągnę większy błysk, jak i cienie. Później sypki pigment, który nałożę, będzie miał się do czego przykleić. Póki jest mokry, po jednym oku robię, póki jest mokry, nakładam jeden z piękniejszych pigmentów w ogóle, jakie istnieją. Numer 82 firmy Inglot, czyli to jest ten, coś tak mieni na tak zielonkawo-miedziano-różowo. I rozkruszam go sobie na wieczku palcem i teraz będę wklepywać na ten cień w kremie. Widzicie, jaki piękny błysk uzyskałam. Na żywo to jest jeszcze piękniejsze. Sklepuję, wklepuję. Dołożę sobie drugą warstwę. Coś pięknego, naprawdę. No i w załamaniu
Troszkę rozetrę ten pigment, żeby ten błysk się równo rozłożył. I namaluję teraz kreskę na górnej linii rzęs. Mam tutaj eyeliner w żelu firmy Maybelline. Musi być ona bardzo cieniutka, tak żeby tylko zagęścić linię rzęs. I ponieważ będę przyklejać sztuczne, żeby mi tutaj posłużyła jako schowek dla paska rzęs. Łączę z tą kreską z dolnej powieki. Mam kolejny tutaj pigment Inglota, to bardziej jest taki drobniutki brokat, złoty, który nałożę na mokro precyzyjnym pędzelkiem sam wewnętrzny kącik. W tym miejscu, gdzie tutaj kończy mi się ten mój błyszczący pigment i zaczyna dolna kreska w ten sposób. I teraz mogę sobie podkręcić rzęsy zalotką i wytuszować je czarnym tuszem. Mam tutaj Falsies Volume Express. No i przykleję rzęsy. Użyję takich rzęs, które myślę znacie i z łatwa się możecie dostać. Odpowiednik tych rzęs jest w drogeriach Hebe, więc stacjonarnie możecie również je znaleźć pod inną nazwą. I to są rzęsy Ardell Demi Wispies. I do ich przyklejenia użyję, jak zawsze, kleju Lash Grip firmy Ardell. I ja sobie tutaj obetnę dwie zewnętrzne kępki, żeby te rzęsy były no, dla mojego oka krótsze i bardziej wygodne. Odcinam dwie kępki. Gdzie mam pęsetkę? Znalazłam pęsetkę i nakładam klej na brzeg rzęs. Czekam aż chwilkę podeschnie. Żadna filozofia dokleić rzęsy. Macie dobry klej, pęsetkę, lusterko i oko, no to na pewno dacie sobie radę. Poczekać tylko troszkę, aż klej przeschnie, żeby był bardziej klejący. I akurat te rzęsy są tak leciutkie, tak dobrze wyprofilowane, że poradzicie sobie na pewno i będą wygodne w noszeniu. I oczy mam skończone, więc przejdę do wymodelowania sobie twarzy. I mam tutaj paletkę, taką taniutką, fajną paletkę. Ona chyba coś koło 18 zł kosztuje, z Revolution Makeup. I to jest odcień Ultra Fair. I mam tutaj bronzer, jasny, piękny bronzer, którego użyję do podkreślenia konturów twarzy. W tej paletce mam również rozświetlacz i róż. Ten róż ma bardzo ładny odcień, ale no, mieni się, jest taki rozświetlający bardziej. Więc zamiast rozświetlacza użyję troszeczkę tego różu, no, bo ma bardzo zbliżone odcienie jak właśnie moje cienie, czyli tutaj troszkę takiego brzoskwiniowego róża, różowego i mieni się na złoto, tak jak mam nałożony w wewnętrznym kąciku złoty pigment. I troszeczkę go rozrobię jakby na dłoni, żeby za dużo sobie tego nie nałożyć. I teraz delikatnie nałożę sobie na środek policzków i troszkę tak do góry, tak jakbym nakładała rozświetlacz. On mi da troszkę taki złoty blask z odrobinką koloru. Zostały mi już tylko usta i takim najbardziej odpowiednim odcieniem będzie bardziej cielisty, ponieważ oczy mam mocno podkreślone i również no, w ten wieczór fajnie podkreślić bardziej oczy niż usta, no bo będziemy, wiadomo, tak jak na weselu, będziemy jedli, będziemy dużo mówić, śmiać i tak dalej, pić, więc szybko nam się może jakakolwiek pomadka zetrzeć, ale takie cieliste usta no, nie zrobią ogromnej różnicy. Wystarczy poprawić sobie nawet balsamem do ust, usta po jakimś czasie, a oczy nadal będą robiły furorę. Więc mam tutaj pomadkę Fate and Love Lux Cream Lipstick firmy Zoeva. Jest trwała, ma piękny kolor i wklepię ją sobie po prostu teraz. Wcześniej nałożyłam na usta balsam.
więc ta pomadka będzie miała jeszcze większy błysk. Będzie troszkę jak się taki, jak troszkę się zachowywać jak taki błyszczyk. No i tak prezentuje się już skończony makijaż w całości. I muszę podkreślić, że tutaj głównym akcentem, jak widać, jest ta dolna kreska czarna. I żeby ten makijaż miał sens, to ta kreska musi być wodoodporna, musi być zrobiona jakimś wodoodpornym produktem, czyli żelowym eyelinerem bądź wodoodporną kredką. I taką najlepszą kredką, jaką mogę Wam polecić, z największą pigmentacją, która ślizga się po powiece przepięknie, szybko i sprawnie możecie namalować taką kreskę, tak jak to ja zrobiłam, i ładnie się również rozciera, zasycha i po prostu nie rusza się absolutnie, tak samo z linii wodnej, jak i z powieki. To jest kredka Zoeva Graphic Eyes w odcieniu Black to Earth. Ja jej bardzo często używam, już ją temperowałam tyle razy, a mam jej jeszcze sporo. Jest najlepsza kredka, jaką mam po prostu, więc zamiast pędzelkiem i tam dłubać w linii wodnej żelowym eyelinerem, wystarczy machnąć tą kredką i makijaż będzie na pewno super trwały, super czarny i taki, jak ma być. Więc koncepcja tego makijażu na pewno będzie zachowana, jeżeli podążycie za moimi krokami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i będzie mi bardzo miło, jeżeli wykorzystacie go na swoją studniówkę bądź jakąśkolwiek inną imprezę. I do zobaczenia w kolejnych tutorialach. Pozdrawiam, pa, pa!